Czwartek 22 lutego, z tej strony Maciej Morawski, dom maklerski TMS Brokers. Zapraszam na poranny briefing wideo. Z czwartkowego kalendarza makroekonomicznego za nami już niemiecki indeks IFO, który wypadł gorzej od rynkowego konsensusu. Jednak na rynku nie obserwowaliśmy większej reakcji. Za nami także dynamika PKB, która również się osłabiła, zarówno w ujęciu rocznym, jak i kwartalnym. Odczyty wypadły o 1 punkt procentowy niżej od prognoz. Jednak osłabienie funta było chwilowe i tak naprawdę inwestorzy za bardzo się tym nie przejęli. Przed nami protokół z posiedzenia Europejskiego Banku Centralnego, protokół z posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej. Dalej o 17 warto zwrócić uwagę na zapasy ropy według DOE. Publikacja nastąpi dziś ze względu na poniedziałkowe święto w Stanach Zjednoczonych. W takich wypadkach zawsze jest przesunięcie o jeden dzień. Oprócz tego przemawiać będą przedstawiciele Fedu, czyli Dudley, Bostich oraz Kaplan. I jeśli chodzi o dane makro, to tak naprawdę wszystko z kalendarza, zatem przejdźmy do analizy technicznej. Na początek USD/CAD, który przełamał opór przy 1,2660, na który składało się zniesienie Fibonacciego 61,8% oraz szczyt z 9 lutego. Na wykresie 4-godzinowym rysuje się formacja spadającej gwiazdy, dodatkowo wysoki poziom oscylatora stochastycznego zapowiadają spadkową korektę, dla której pierwszym wsparciem będzie przełamane 1,2660. Docelowo wzrostowa tendencja powinna być kontynuowana w kierunku zewnętrznych zniesień Fibonacciego 127,2% przy 1,2750 i 161,8% przy 1,2835. Dalej mamy NZD/USD, który osiągnął minimalny zasięg wynikający z formacji głowy z ramionami. Tutaj warto obserwować dalsze zachowanie kursu. Wybicie z tej takiej mini konsolidacji otworzy drogę do krótkoterminowego większego ruchu. Wybicie górą pozwoli na podejście do 200-okresowej średniej kroczącej. Natomiast w razie wybicia dołem i przełamania poziomu 0,73, czyli zasięgu RGR-a oraz zniesienia 50%, notowania będą miały otwartą drogę do zniesienia Fibonacciego 61,8% przy 0,2770. Na koniec EURPLN, który kontynuuje wzrosty, notowania obecnie próbują przełamać zniesienie Fibonacciego 61,8% przy 4,1750. Jednak tutaj warto poczekać na zamknięcie świecy dziennej. Jeżeli nastąpi to powyżej wyznaczonego wsparcia, notowania będą miały otwartą drogę do lutowych szczytów wypadających przy 4,2020 mniej więcej. I w tym miejscu rozegrają się dalsze losy kursu, ponieważ jak widzimy mamy tutaj potencjalną formację podwójnego dna, jednak będzie ona aktywna dopiero po przełamaniu szczytów ustanowionych w lutym bieżącego roku. W razie cofnięcia kursu poniżej zniesienia Fibonacciego 61,8% i zamknięcie świecy dzienne poniżej tego poziomu, prawdopodobnie czekać nas będzie spadkowe odreagowanie, które może sięgnąć tegorocznych dołków w okolicach poziomu 4,13. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję bardzo za uwagę i życzę udanych inwestycji.